Dzień dobry kochani, witam Was dzisiaj serdecznie. Chciałam Was zaprosić dzisiaj na laną kluskę. Będzie to kluska z parmezanem i z zieloną pietruszką. Kiedyś próbowałam takie lane kluseczki. Są przepyszne i są bardzo fajną odmianą tradycyjnych naszych klusek i makaronu. Także zachęcam Was do spróbowania tego przepisu. Z rosołkiem smakują wyśmienicie. Będziemy potrzebować 2 jajka, starty parmezan, mąkę i zieloną pietruszkę. Przepis jest bardzo prosty i szybciutki, także myślę, że nie będzie z nim kłopotu. Można go przyrządzać zarówno na rosole od razu, albo na wodzie. Ja na rosole nie bardzo lubię, dlatego że później właśnie traci tą swoją klarowność, dlatego robię osobno na wodzie. I to też Wam polecam. Zaczynamy od tego, że pokroimy drobniutko pietruszkę. Teraz będziemy przyrządzać laną kluskę tradycyjnie, tak jak zwykle. Czyli zaczynamy od tego, że do 2 jajek kładziemy 2 łyżki mąki. W związku z tym, że jajka nie zawsze są tej samej wielkości, także czasem jest tak, że musimy trochę dosypać tej mąki więcej. Dlatego zaczynamy standardowo od 2 łyżek mąki. I tak się robi tradycyjną laną kluskę, natomiast my później będziemy dodawać jeszcze nasze dodatki. I teraz musimy tą mąkę z tymi jajkami rozetrzeć, roztrzepać tak, żeby nam się wszystko ładnie połączyło i nie było grudek. Myślę, że jeszcze ciut. O. Tak, żeby nam spadała po kawałku, ale się nadal ciągnęła. Taka konsystencja jest idealna. I teraz do tego wrzucamy naszą pietruszkę pokrojoną. Parmezan. Tu mamy 30 gram parmezanu. Włożymy najpierw połóweczkę, zobaczymy, jak będzie wyglądać konsystencja. Świetnie. Takie będą dobre, więc tyle nam wystarczy. Dobrze, woda nam się gotuje, zmniejszymy trochę ogień. Woda cały czas podczas gotowania powinna się wrzeć, tak żeby nam kluseczki nie przywierały do dna. A żeby nam też nie wykipiały. Teraz będziemy powolutku wypuszczać. Dobrze, i teraz pozostaje nam tylko resztę naszych kluseczek wyciągnąć. Będziemy zaraz próbować z rosołkiem, do tego i Was zachęcam. Jeżeli filmik Wam się podobał, lana kluska smakowała, zapraszam do subskrypcji, łapka w górę i zapraszam do kolejnych filmików. Wszystkiego dobrego!